Dzień dobry, witajcie ponownie. My jesteśmy teraz w Szczecinie nad Odrą, w takim miejscu, jakie udało nam się znaleźć. Jak już jesteśmy tutaj w niedalekiej okolicy, będziemy przybywać. Jak już będziemy tutaj przybywać w niedalekiej okolicy, to od razu chcieliśmy wam pokazać. Chociaż tutaj mogliśmy zaparkować, ale kto to wiedział, że tu jest parking? No tak. Czekaj, dam obraz. Wiesz co, nie ma ani jednej osoby. Na żywo mi nie pokazuje. Nie wiem, czy zaś to samo, czy... Ale mam komentarz. Dzień dobry, pisze Kasiulka. Dzień dobry, tak więc to znak, że relacja leci. Za bardzo nie wiemy, gdzie tutaj podejść, zobaczyć, sobie zaobserwować w dniu dzisiejszym, jak to wygląda, bo co, może ktoś tutaj będzie. Zaparkowaliśmy na stacji paliw. Jest tutaj pan na górze, w tej budce, ale nie wiem, czy będzie chciało rozmawiać. 184 sobie. Aha, a ja nic nie widzę, widzisz. Widzisz, jak ja mam, że nic nie widzę. Marzenka się też z nami wita, Grażyna. Tam by było, widzisz, gdzie są te zarośla fajnie, a nie po tej stronie, to tam. Ale wam zaraz pokażemy to, co my będziemy widzieć. Jest sobie rzeka. Ale jesteśmy nad Odrą, bo ostatnio o Odrze było głośno i tak sobie przyszliśmy popatrzeć, jak to tutaj wygląda. Ale są pustki, nikogo nie ma. Ale duszno jest, nie? Strasznie jest duszno. Jest, popatrz. Co jest? Patrz, ale tutaj, ale to nie wiem, czy to też widzisz, jakie małe tutaj. A tu śmierdzi w ogóle. Patrz, jak tutaj jest pełno. Ale strasznie śmierdzi, ja pieprzę. Śmierdzi. Czekajcie, bo aż oddychać nie można. Nie wiem, że jest duszno, to jeszcze śmierdzi. Chciałabym wpaść, ale chcę się tak o napierdolić. Tutaj tak brzuszczą sobie do góry pływa. Uważaj, żebyś nie wpadł. Ale tutaj na sobie nawet pływają. Słabo widać, bo jest strasznie mętna ta woda. Widzisz, że coś pływa, bo ja nie widzę nic? Tak, tam widzisz dwie. Nie wiem, statek mi się odbije. To zaraz znajdziemy budynki. Tutaj coś leci. Ale tu są takie jakieś maluszkie? Patrz, jak pełno. Może Andrzej, ja nie wiem, bo ja nic nie widzę. Tutaj. Może ty masz lepszy wzrok, ja nie wiem. Popatrz. No, płyną. One płyną? Płyną. Jakieś małe rybki. Też trzy, tam jest większa. Ja nie widzę te. Oj. No ale rzeczywiście, puściutko, smród, no taki zgnilizny, nie wiem jak to nazwać nawet. Tam ptak leci, jeden, dwa, ptaszki lecą. Gdzie ty masz oko, żeby patrzyłeś? Tutaj kolejne. A to co to jest? A nie, to jakiś farfos. Ale nie, choć tak krzyżnego. Ogólnie jak wracaliśmy z plaży, no, tak jak zawsze ludzie mówili, że są po prostu gigantyczne kolejki. Tak, co wam powiem właśnie. Do smażalni ryb. Jeżeli chodzi o smażalnię ryb, ryby na sprzedaż w jakiejkolwiek formie,
To były pustki, pustki po prostu. Pustki totalnie. Wszędzie było pełno, a tu były pustki. Tutaj też ptaki lecą. Trzeba tylko popatrzeć, czy tutaj coś... Chociaż tu jest przy ulicy, widzisz, tutaj nie ma tak, żeby coś znaleźć i zobaczyć, bo tutaj, wiesz, jest droga. Tutaj jest ja taka, myślę, wiesz... Tam właśnie... No po tamtej stronie można było znaleźć ewentualnie jakieś zwierzęta czy ptactwo zdechłe, a tutaj to jest to. Tutaj ulica, tutaj ten i... Ale i tak, że cośkolwiek wypatrzyłeś. O, że ptaki tutaj siadają do tej wody. Kaczka. Kaczuszka sobie lata. I już pływa. Ale śmierdzi. Pewno, że też coś będzie więcej. No też nie wiem, bo tutaj tak szczelnie. Czekaj, bo coś mnie ciekawi, żeby zobaczyć, co jest w środku. Nic, nic ciekawego. Jedna wielka kałuża. Uważaj, nie wpadnie, jak sobie będziesz schodziła. No wiem, wiem. Przyznam z mojego pecha. Uff, wdepam jakąś wodę śmietną. Musisz tak skakać i mnie stresować. Tutaj są rybki, też takie srebrne. Tutaj też. Sobie mała rybka pływa brzuszkiem do góry. Tutaj też szczelne. No. I tutaj też. Tam też wam przybliżę. Popatrz. Aha, nie da się, a da się przybliżyć. Tutaj też. A tu pływa, widzisz? No właśnie, zbliżyłem. A tu wiesz, poczyścili w różnych miejscach. Tutaj też. No myślę, że po drugiej stronie, bo tu jest jednak ten murek. A tutaj też, no ale też śmieci. Ale wiesz co? To jest murek, a zwierzęta raczej za bardzo nie mają tutaj dojścia z tej strony. Śmierć. Chociaż może tutaj. Możemy tam jakoś zajrzeć, jak pójdę pierwszy. Mam gołe nogi. A. O. Dobrze, że nie poszłam na boso. Co tam, co tam z ten? Co tu? Coś chlupło. Weź, bo się spieprzysz. Tu nie o to chodzi, że widzę, do tej wody wpadł. Tam pływa zdechła, tu pływa zdechła. Pokaż. Nie wiem, czy ją widać? Widać. Tu jedna. Tam druga. Ogólnie na tych wszystkich forach wędkarskich, nie wiem czy wiecie, o, tam, no. Strasznie się zabrali za rybaków mówiących prawdę, wędkarzy. Zaczęli banować
wyrzucać za zwykłe komentarze prawdy. Zaczęli ich wyrzucać. No, a potem też wam coś powiem, że na razie nie mówię i nie informuję, dlatego że obiecałam anonimowość, ale musimy poczekać jeszcze kilkanaście dni, żebym mogła coś wam powiedzieć, opublikować i tak dalej, ponieważ wędkarze działają w temacie i mają bardzo dużo materiałów zabezpieczonych, nie tylko materiałów i też... No i też czekają na pewne rzeczy, nie? Śmierdzi. No nic, więc tutaj nie zobaczymy, bo tu jest zoo. Widzisz, jak tu jest droga. Nie. Tutaj przejście w tamtych terenach, tak, można myślę, by było że coś... podejrzewam, że tam by było więcej, bo... Coś można było wypatrzeć w tych zaroślach, a tutaj to może nic nie... Może by się nawet jakaś zdechła sarenka znalazła? Tak jak to też... Wiesz, ale też oni mieliśmy czyścili, okazję wiesz, też oglądać te zdjęcia, w wodzie, które bobry, ludzie nam wysyłają, sarny, no, ptaki. Ryby z takimi naroślami, wyżarte wszystko, bo... Tak, takie aż czerwone wyżarte, widać, że to takie chemiczne. No wyżarcie. Ja tutaj dużo dostawałam rzeczy. Ale na publikację przyjdzie czas. Tak więc... Mieliśmy tutaj naprawdę po drodze, w związku z tym no nie udało, znaczy wcześniej my bardzo chcieliśmy być wszędzie i wręcz wchodzić z interwencją dziennikarską w różne miejsca, do różnych osób, tylko że po prostu nie było na to funduszy. Teraz jest wyjazd, tak jak wam powiedziałam, że jadę w gościnę, co nie zmienia faktu, że gościna gościną. I tak dalej, jeszcze nie dotarliśmy na miejsce docelowe, ale po drodze też taki pomysł, żeby zjechać nad morze na chwilkę, żeby sobie pobyć, bo no nie miałam w tym roku, nie mieliśmy w tym roku okazji, żeby jakoś fajnie czas spędzić typowo urlopowo gdzieś nad morzem, tak więc chociaż taka namiastka, nie, ale my dobrze wykorzystaliśmy te kilka godzin, nie? Tak. Chociaż taka namiastka, żeby się pocieszyć, bo też jesteśmy ludźmi, też chcemy coś fajnego ten zrobić. Też chcemy... Tak, przede wszystkim spotkać się z ludźmi, którzy nas zaprosili. Tak, no a teraz stricte jedziemy w gości. Co nie zmienia faktu, już też tutaj tak będzie, jak coś będzie ciekawego, będę wam pokazywała. Też z racji tego, że... No, też udało się załatwić wywiad w Nadleśnictwie. Nieopodal, którego też będę przebywała. Będziemy przebywać, tak więc połączyliśmy przyjemne z pożytecznym. No i jak coś będzie ciekawego, to oczywiście wam pokażemy. Wywiad ma być zrealizowany jutro. Jak jesteście ciekawi, że macie jakieś pytania dotyczące właśnie nadleśnictwa, to możecie... Co tu jest? Nie, to jakiś ten... Boże, to ja już mam przewidzenie. Jak macie jakieś pytania dotyczące nadleśnictwa, to możecie. Napisać to. Zobaczymy, ile z tego uda się zrealizować jutro. Po prostu. Jesteśmy tutaj przy okazji, po drodze, więc staramy się wszystko łączyć tak. Staramy się wszystko łączyć tak, żeby jak najwięcej wam pokazać i też się z wami podzielić różnymi co, rzeczami. A może jeszcze nie kończ relacja, gdy idziemy do tamtego... Kuter to się nazywa chyba, no, Kuter rybacki. Zapukam może do tego pana się zapytać, jak to tutaj... czy nam po prostu powie, jak to tutaj wygląda, czy rzeczywiście jest tak strasznie tutaj, bo od tej strony, od której teraz idziemy, no po prostu no, nie widać tego. No to ty się może idź go zapytaj, ja się a ja poczekam na ciebie, żeby nie było tak, że się wbijamy gdzieś z kamerą do tego.
Andrzej, czekamy na Andrzeja jeszcze. Oj, chyba. Chyba nie ten. Wiesz, jestem pan do Andrzeja. Poczekamy chwilkę. Jakaś rękawica, tam jakaś chyba koszulka. Ten pan idzie do Andrzeja teraz. Tak? Mogę przyjść? Tak. To czekaj, ja ci podam. Wejść. Nie, 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 dobra, ja ci podam kamerę, spokojnie, jak ty już jesteś. Pan się zgodził, tak? Tak. Żeby rozmawiać z tobą, okej. Okay. Cześć, cześć. Jak na złość nie widać. Aha, nie widać, ale co? Ale mogę zdjęcie pokazać, bo robiłem dla żony. Dobrze. To robi się dużo, bo mało tlenu jest. One pływają. Proszę zerknąć. Jak ona pływa? Widać? Czy nie widać? Nie wiem, czy będzie pan wiedział to. On jest z głowami nad taflą wody. Aha. Czerpie powietrze. A to jeszcze żywa, żywa która jeszcze tak. Walczy tak, o tlen. Tak. Zgadza się. No grubo, grubo, no. No ale akurat teraz tak idzie fara, że ich nie widać. Rozumiem. Tutaj dużo pływało właśnie, takich właśnie... Widzieliśmy łatwo. Teraz dużo, ale takich właśnie tych malutkich. Niestety, ale gdzieś... schowały. Okej, okay, rozumiem. Wczoraj nie było ich, widać, że dzisiaj sporo jest takich, że one po 8 sztuk nawet tak zliczyłem i wszystkie w pionie stoją i głowy nad wodą trzymają. Łapią powietrze. Na pewno wszystko no. Się skumulowało. To, ale... że jest mały stan wody. Tak, tak. Coś tam wypuścili pewnie i to stężenie, mało wody, to jest stężenie tak, większe. No. Właśnie też zauważyliśmy na tych wszystkich takich forach wędkarskich, rybackich, strasznie ludzie uciszają, banują na Facebookach za zwykłe komentarze prawdy ze zdjęciami, nie? No, to jest, no, nie jest dobra sytuacja, no bo mało wody jest i też się dusi ryba. No jest tak. Głęboko i się duszy, a na tych odcinkach, gdzie jest tam 2-2,5 metra tranzytu, to w ogóle już tam będzie. Rozumiem, ryby. Rozumiem, no. No niestety uciekły ryby. A z taką zwierzyną, nie wiem, sarny, kaczki, coś? Tak, patrzymy już od kilku dni. Taki nic ich nie rusza. Mm-hmm. Nie było widać, żeby jakiś ptak do góry tam pływał. Okej, okay, okej. Okay. Więc to chyba na nich nie działa. Albo nie widać tego na wodzie. Rozumiem. A strażacy latają, no dzisiaj nie widać, ale wczoraj to co chwilę pływali i wybierali to większe ryby, żeby nie było. No, to jest mały jakiś tam płynie, ale to... Mm-hmm. No tak, tak. No, dobrze, no w każdym bądź razie bardzo panu dziękuję. No i życzę miłego dnia. Dziękuję. No pewnie, że tak. Tam w sobie widać, że to takie malutkie, to tam nie nagra, że też przy brzegu, tam przy stawie. A to dużo było no, właśnie... No i tutaj też takie malutkie, widać one wszystkie główki. Tak, te malutkie sobie takimi statkami pływają, widziałem. No, były też takie właśnie z tego, te, takie... A takie większe to tam są właśnie między kutrem a tymi bandami. Brzuchem do góry. Które jeszcze żyje, to stara się tego powietrza zaczerpnąć. Mm-hmm. No, tutaj jedna i też ona jak w górze. No to tak, no cały czas na to nie zwróciłem akurat uwagi, że rzeczywiście łapią te powietrze, no. To tutaj mało żeglugi jest, bo zawsze te śruby trochę wody przemiela, to na powietrze, żeby przy okazji. Tak. My głównie po Niemczech pływamy i tam też się zdarzają, z tego co czytałem teraz, takie przypadki, że na rzekach no, ryby leżą. Co tam się pływa, co się na powietrze pływa. No tak, tak, tutaj, tak. No, co tu za ruch jest? No tak. Nie ma praktycznie żadnego. No przykre to. No przykre, miejmy nadzieję, że się poprawi, żeby to wszystko jednak odżyło. No żeby się to w ogóle wyjaśniło, co to? Znaczy mały stan wody i mój. Co roku może takie dawki były wylewane, tylko że dużo wody było, to się wymieszało, to małe no stężenie tak, było. Tak, no. A jak jest duże stężenie, no to
i rybki swoje robią. Się też z plaży wychodziliśmy, no i tak jak co roku zawsze przy smażalniach ryb ogromne kolejki, nie szło się dostać, tak pewnie... pustki, ludzie, którzy tam sprzedają sami wręcz wołają, no wołają klientów. Dzisiaj dostałem, żeby... Też dwa alerty właśnie dostałem SMS-em. Wiadomo, nie iść, nie pompać się. Tak, tak, nie łowić. Nagrałam rybkę, która łapała powietrze. Tak? No. Nie, on tutaj są. Ja nagrałam teraz. A, bo tutaj były takie większe. O tam widać już... No, są, łapią. No dokładnie, ryby łapią powietrze. Łapią powietrze, ale które jeszcze żyje, to do góry myśćki i łapią powietrze. Weź mi ten, daj. Pokażę na moim telefonie. Tam są dwie, jakie duże. O, tutaj, 3, 4, masz. Jowita. Tutaj masz. Jowita. Wszystkie do góry. No. Jak spławiki. No, faktycznie. No i nagrałam na telefonie, właśnie wam pokażę. Tak jak u człowieka, który już musi próbować tak samo, ale widzicie? Teraz nagrałam, jak Andrzej wszedł rozmawiać z panem. To ja właśnie to nagrałam. Jak ryba łapie powietrze. No nic, to dziękujemy za informację. A pan był tutaj przy tych akcjach wyławiania ryb? Tak, pan mówił, że wczoraj strażacy jeszcze działali. Pływali tutaj przy ścinach i tam wyciągali, to przepływali do tego zwajdu, które i taki mieli. To się śmieli, że świeża ryba mówiła. A z tymi poparzeniami ludzi, jak wcześniej wchodzi do Odry, nic pan nie wie? No, my się nie znamy, bo my tutaj jesteśmy pierwszy raz w tym miejscu i też nie za bardzo wiedzieliśmy, gdzie podejść, gdzie tutaj jest zejście, nie? Bo tak, tutaj nie byliśmy wcześniej. No. Dobrze, to dziękujemy dzisiaj bardzo. Dzisiaj wylega statek, my dzisiaj mu nic nie wylega. Wchodzi nic, nie na żeby coś stało. Aha. To może rzeczywiście. Ale faktycznie w niektórych miejscach tak no, śmierdzi, to jest, nie? Tak jak tam, gdzie płytko, bardziej rozpuszczone. No. Jak tu jest głęboko, to inaczej to się rozpuszcza. Jak jest płytko, to te stężenie jest takie, że może być śmierdzić. Mimo wszystko też bym jednak na oczy uważał z tego, na oczy jakieś tam się wyciągnąć do siebie. I spławiki stoją. Cały czas łapią powietrze, nie? No, łapią powietrze. No, tutaj większe, a tam całe. Ten... Wiem, bo nagrałam na telefon właśnie to jak łapią powietrze. Nagrałam taką jedną właśnie jak ten. To dziękujemy bardzo i miłego dnia życzymy. Widzicie, jak łapie powietrze? Patrz, jak nagrałam. Ma dwa nagrania w sumie. Patrz. No kurczę, no. Później łapie powietrze. Dobrze, kochani, no. Co, jak? Tyle, ile się udało, to tak. Pokazaliśmy, ale rzeczywiście jesteśmy w takim miejscu, gdzie woda jest, tutaj pan rybak mówi, bardzo głęboka. No i co jeszcze żyje, to mówił, że łapie powietrze, że tak. Właśnie, no. Widzicie? Po prostu widać te ryby, które tymi pyszczkami... To jest drugi filmik też. Po prostu łapią tlen. Aj. Nie chce się coś mi wyostrzyć. No, ale mam. Jak coś niewyraźnie widać, to możecie, myślę, że możecie mi wierzyć na słowo, bo mnie znacie. Dobrze, kochani, lecimy dalej. Obserwujcie Reben24. Będziemy wam pokazywać, jak coś będzie takiego, żeby wam pokazać. Tak więc pozdrawiamy was serdecznie, całujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia. Jeszcze może, o, tak, pokażę. No i prosimy też o udostępnianie materiałów, tak, żeby przekazać to dalej. A ja może jeszcze skorzystam z okazji. No. Dla tych, których ominęła informacja, iż powstała nowa strona, reaktywacja mojej strony.
strona o nazwie mam na imię Andrzej, tak więc dodajcie do obserwowanych. Zapraszam, jest tam link do mojego kanału na YouTube, na którym są wszystkie materiały, które były na usuniętej stronie, także tak. Nic nie straciliście. Co tam pływa? Aha, dobra, kaczki. Może miałam jakaś duża ryba. Mi się już po prostu wszystko w tej wodzie... A w ogóle powiem ci, jak jestem zmęczona mega. Na tym kutrze, nie spaliśmy nic. W tym miejscu, a wiesz, sobie chce... No wiem, wiem. Wydawało, że... aha, i dobra, to... To nie wiem, to później nadamy informacje. Ale teraz jak dla tych, którzy są z nami. Niedziela, godzina 20, Głogów, tak. Bulwar. Do zobaczenia. Budzimy wilki. Budzimy wilki. Au!